Mój dzisiejszy gość to pan Jacek Hope, autor książki Wszystko mam bardziej, która właśnie miała swoją premierę. Z panem Jackiem miałem okazję porozmawiać kilka miesięcy temu na temat jego poprzedniej książki o przemocy domowej. Zachęcam cię do posłuchania tego odcinka. Tym razem jednak rozmawiamy o dorosłych osobach w spektrum autyzmu, którzy są bohaterami najnowszego reportażu pana Jacka. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie dla ciebie zachętą do jego przeczytania. Kultura to nie tylko filmy, seriale czy książki. Wszystko, co tworzymy i czym się wokół nas otaczamy, jest kulturą. Kultura to my i to, jacy jesteśmy. W tym podcaście chcę ci pokazać, jaka kultura mnie fascynuje. Razem z moimi gośćmi zapraszam cię więc do świata innej kultury. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu. Słyszeliśmy się parę miesięcy temu przy okazji pana poprzedniej książki, która opowiadała o trudnym temacie, czyli o przemocy domowej. Dzisiaj spotykamy się przy okazji kolejnej książki, która temat ma może już trochę, że tak powiem, lżejszy, ale na pewno nie mniej ważny, czyli książka Wszystko nam bardziej, której premiera odbyła się 12 czerwca i opowiada ona po prostu o spektrum autyzmu. Tak, opowiada o życiu osób spektrum autyzmu. Moi bohaterowie są osobami dorosłymi i tym się różni od przedniej mojej książki na ten temat, która jakby opisywała historię dzieci, głównie opisywanych ustami ich rodziców. Mm-hmm. I czy ten temat, jako zajęcie się w ogóle właśnie osobami dorosłymi w spektrum autyzmu, to było jakby następstwo, że pan wiedział, że będzie chciał opowiedzieć jakby o innych osobach, tylko właśnie osobach dorosłych, czy to jakoś inaczej w ogóle to przyszło? Poniekąd tak, to znaczy zająłem się tym tematem z dwóch powodów. Po pierwsze, no mam wśród bliskich przyjaciół osoby neuroróżnorodne, fantastyczne osoby, które są dla mnie inspiracją, a po drugie jakby w obiegu takim medialnym pisze się o osobach w spektrum autyzmu czy osobach neuroróżnorodnych, przede wszystkim pokazując dzieci. Tymczasem osoby spektrum autyzmu to są także osoby dorosłe, to są także kobiety, także osoby niebinarne, to są także osoby, które są zdiagnozowane w dorosłym życiu. Najczęściej dotyczy to kobiet, ponieważ jakby narzędzia diagnostyczne do tej pory nie wychwytywały specyfiki kobiecego autyzmu. I jakby, no, myślę, że warto też pokazać ich perspektywę. No tak, bo wbrew temu, co mogłoby się niektórym osobom wydawać, pewnie z autyzmu się nie wyrasta. Więc skoro nawet jeżeli było się zdiagnozowanym jako dziecko, to również jest się w spektrum jako dorosła osoba. I tutaj w nawiązaniu do tego, co pan powiedział pod koniec wypowiedzi, ja sobie zaznaczyłem taką statystykę, którą pan w książce przytacza, że w 2012 roku w rejestrach Narodowego Funduszu Zdrowia odnotowano 18,9 tysiąca osób z rozpoznaniem autyzmu i zespołu Aspergera. 9 lat później to było już ponad 86 tysięcy i co piąta osoba była dziewczynką lub kobietą. Niby dekada, a po prostu jakby statystyka poszła bardzo w górę i ja się oczywiście z tym nie zgadzam, ale bardzo często się mówi o tym, czy to na przykład w przypadku Aspergera, o którym jeszcze powiemy, dlaczego już się nie używa tego pojęcia, czy tak jak w przypadku ADHD, w ostatnich, myślę, że powiedzmy w ostatniej dekadzie, te statystyki na temat tych zespołów spektrum bardzo poszły do góry. I to nie jest związane z tym, jak to niektórzy mówią, że to jest jakaś moda, tylko po prostu wcześniej też te narzędzia diagnostyczne były trochę inne i w ogóle mniej się diagnozowało ludzi, przede wszystkim ludzi dorosłych, prawda? To prawda.
To tutaj mamy, znaczy ja myślę, że musimy się przyzwyczaić do tego, że osób neuroróżnorodnych wśród nas jest znacznie więcej niż nam się dotąd wydawało. Statystyki amerykańskie jeszcze do niedawna, czy kilkadziesiąt lat temu mówiły o tym, że mamy do, że osoby, jedna na 100 osób jest osobą w spektrum autyzmu. W tej chwili te statystyki są bliższe już 30 kilku osobom. A więc no, spójrzmy wokół nas i spójrzmy na nasze dzieci. Praktycznie w każdej klasie jest, gdyby narzędzia diagnostyczne były precyzyjne i gdyby jakby autyzm czy spektrum autyzmu wychwytywano tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby jest zalecenie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, żeby dokonywać badań takich przesiewowych małych dzieci, które nie wykazują cech spektrum autyzmu już w wieku kilkunastu miesięcy, no to wówczas okaże się, że właśnie w każdej klasie jest takie jedno dziecko neuroróżnorodne. Neuroróżnorodne to znaczy, to nie znaczy, że gorsze, że nie takie, to jest takie samo dziecko jak każde inne, tyle, że jakby jego potrzeby są nieco inne niż osób, które nie wykazują cech spektrum autyzmu, ale tak samo jak one potrzebuje miłości, potrzebuje kontaktu z innymi, potrzebuje zabawy, tak samo jakby, czy może nawet w dużo większym stopniu potrzebuje jakby kontaktu i umożliwienia im realizacji swoich pasji, które są bardzo, bardzo intensywne w przypadku osób neuroróżnorodnych. Czyli warto w ogóle o tym mówić, żeby zwracać uwagę w kontekście tu akurat dzieci przede wszystkim, ale uwagę rodziców, żeby, ja to wiem, że to już się dzieje, ale żeby dalej zrywać z tym stereotypem, że jeżeli ma się dziecko neuroróżnorodne czy w spektrum, tak, żeby, że to nie jest... Że tego w żaden sposób nie przekreśla, tak? Że w żaden sposób nie jest to dziecko wtedy gorsze, tylko po prostu może mieć inne potrzeby, niż na przykład jest to jakoś tam, nazwijmy to, społecznie przyjęte, tak? Czyli inne potrzeby niż osoby neurotypowe. Inne potrzeby i wymagające innego wsparcia. Podobnie jest jakby z osobami dorosłymi spektrum autyzmu. Mhm. To osoby jakby ze względu chociażby na swoje nietypowe doświadczenia sensoryczne, potrzebują wyciszonych niekiedy pomieszczeń po to, żeby sobie odpoczęły od natłoku bodźców, niekiedy potrzebują ciszy, nie chcą być dotykane, nie lubią intensywnego światła czy hałasu, czy określonych częstotliwości dźwięków. Jeden z bohaterów książki, Maciej, który pasjonuje się komunikacją miejską i zmaga się właśnie z nadwrażliwościami sensorytycznymi, jakby szczególnie intensywnie odczuwa różnice temperatur, to znaczy bardzo dokuczliwe są dla niego upały, nie może ich znieść, bardzo boli go głowa, w ogóle grenowe mdleje i nie potrafi funkcjonować w takich temperaturach, które dla nas wydawałoby się są wymarzonymi temperaturami na urlop i na wypoczynek wakacyjny, który mamy w tej chwili przed sobą w perspektywie. Ja sobie też taki jeden cytat zaznaczyłem a propos jednej z osób, które są bohaterami pana książki, że uwielbia to, że widzi ludzi, emocje i muzykę kolorami. Kiedy jest w dołku psychicznym i pomyśli o swoich barwach, wraca jej ochota do życia. Może nie potrafię funkcjonować tak jak wy, ale mam coś, czego nie macie. Tak, to mówi Iza, która właśnie doświadcza synestezji. To jest takie zjawisko, które polega na tym, że się krzyżują zmysły. Mhm. Co ciekawe, Iza nie zdawała sobie sprawy z tego przez bardzo długi czas, że inne osoby tego nie mają po prostu, bo dla niej to jest czymś zwyczajnym, że i trudno nam sobie wyobrazić to, że
widząc jakąś osobę, pojawia się gdzieś w głębi umysłu jej kolor. Mhm. I różne osoby mają różne kolory, lub różne piosenki mają różne kolory, muzyka, dźwięki, osoby, ale także emocje mają dla Izy różne kolory. To jest niezwykłe i fantastyczne zjawisko, które jest dla niej źródłem bardzo, bardzo przyjemnych doświadczeń. I jednym z synestetów jest także Daniel Tammet, znany pisarz autystyczny, osoba obdarzona wielkim talentem matematycznym, która potrafiła wymienić liczbę pi z chyba z tysiącem cyfr po przecinku z pamięci. Wow. Ja w ogóle czytając pana książkę i czytając tę historię, miałem w sobie bardzo szerokie spektrum emocji, ale bardzo często mi towarzyszyło przede wszystkim to, jak fascynujący są ci ludzie. Każdy z nich ma, no tak jak tutaj mówimy o tym postrzeganiu świata poprzez kolory, i są różni bohaterowie, którzy mają różne takie rzeczy, które dla osób neurotypowych i nieznających w ogóle tego tematu mogą się wydać, może takiego banalnego i trochę kolokwialnego słowa użyję, taką trochę magią. I to było momentami naprawdę fascynujące, że tacy ludzie są wśród nas i potrafią, pomimo różnych przykrych rzeczy, jakie ich spotykały głównie ze strony społeczeństwa, potrafią zachować pogodę ducha i po prostu cieszyć się z tego, jakimi są. Tak, chociaż też nie ukrywają i mówią otwarcie o swoich trudnościach, jak chociażby Agnieszka, która mówi o swoim uzależnieniu od alkoholu. Mhm. A pije po to, żeby jakby zagłuszyć te destabilizujące ją bodźce różnego rodzaju, dźwięk, światło, hałas ulicy, który sprawia, że nie może spać, i emocje trudne, nagły telefon, który potrafi jakby sprawić, że życie, jakby świat usuwa jej się spod stóp. I dzięki jakby alkoholowi, oczywiście to nie jest pozytywna cecha alkoholu, ale on daje jej więcej siły do życia w neurotypowym, nieprzyjaznym dla niej świecie. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tych wszystkich negatywnych aspektów uzależnienia, bo praktycznie nie ma pozytywnego aspektu uzależnienia. To jest tylko jakby stłumienie zewnętrznych bodźców, ale uzależnienie też naraża ją na bardzo wiele trudnych sytuacji, poczucie winy, popełnianie jakichś błędów i tak dalej. Są osoby, które zmagają się z depresją, są osoby, które opowiadają o swoim maskowaniu się, to znaczy kamuflowaniu swoich autystycznych cech w wyniku tego, że społeczeństwo czy najbliżsi oczekiwali od nich, żeby oni byli w cudzysłowie normalni, czyli tacy sami jak ich koleżanki, koledzy, rówieśnicy, jakby oni zmuszali się do tego, żeby zachowywać się w nienaturalny dla siebie sposób, czego jakby ponoszą bardzo duże konsekwencje w postaci właśnie, czy bardzo często depresji, zaburzeń lękowych, czy myśli samobójczych. Wyobraźmy sobie, że funkcjonujemy w jakimś wrogim dla nas społeczeństwie, w którym nie możemy mówić to, co myślimy, nie możemy zachowywać się tak jak byśmy chcieli, tylko cały czas się kontrolujemy i gramy jakąś rolę na siłę, wbrew sobie. No w taki sposób czują się osoby neuroróżnorodne, które się maskują. A maskuje się niestety bardzo, no chyba wszystkie osoby, które potrzebują mniejszego wsparcia w kategoriach amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego. Ja świadomie nie używam cech wysoko funkcjonujące. Jedna z bohaterek mojej książki, specjalistek, powiedziała, że nie ma. To jest też jakby takie bardzo cenne i
i pejoratywne dla tych osób, które nie są wysoko funkcjonującymi. Ale jedna z bohaterek moich książki powiedziała, że nie ma osób wysoko funkcjonujących spektrum autyzmu, są osoby wysoko maskujące się. Okay. I na tym właśnie polega to, że jakby my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużym wyrzeczeniem jest dla nich to, żeby na zewnątrz sprawiały one wrażenie osób neurotypowych. I często zmagają się przy tym z bardzo krzywdzącymi ocenami, a nie wyglądasz na osobę w spektrum autyzmu, co jest jednym z najgorszych tekstów, jakie możemy powiedzieć osobie różnorodnej. No tak, no bo przecież niestety stereotypowo mamy cały czas jako społeczeństwo stereotypowe myślenie odnośnie spektrum autyzmu i zapominamy, że sama nazwa spektrum autyzmu sugeruje, że to jest no bardzo, bardzo szeroka, bardzo szerokie i nawet te objawy potrafią dotyczyć bardzo wielu cech, tak? I to nie jest tak, że się jest albo takim, tylko po prostu no nawet czytając pana książkę można się dowiedzieć, że są ludzie, o których istnieniu w ogóle byśmy pewnie nie pomyśleli, że oni w taki sposób funkcjonują. I jeszcze tylko jedną rzecz chciałem dodać, że a propos tego, co pan mówił, jak te osoby są postrzegane często przez społeczeństwo i przez to muszą się maskować albo muszą udawać pewne rzeczy. Przypomniała mi się moja rozmowa z Anią Goc odnośnie osób głuchych i tam też padały i w tej książce i w tej rozmowie takie stwierdzenia, że ludzie na przykład głusi też byli niejako zmuszani, że przecież wy musicie się nauczyć mówić i w ogóle byli wręcz zmuszani, żeby się dopasowywać do całej reszty. Co jest straszne, bo przecież tyle się mówi, że w dzisiejszych czasach tak promujemy tą różnorodność i to, że każdy może być jaki chce, tylko że cały czas mamy problem z akceptowaniem tej różnorodności u osób, które są takie no de facto z urodzenia, a nie dlatego, że postanowiły, że będą trochę inne niż reszta. To prawda, to znaczy niestety mamy do czynienia bardzo często z zjawiskiem no, przemocowych zachowań, w ogóle przemocy nawet terapeutycznej wobec osób w spektrum autyzmu, to znaczy zmusza się je czy metodami awersyjnymi, czyli sprawia, odbiera im się coś, co kochają po to, żeby one nie, na przykład nie stimowały, czyli nie wykazywały takich zachowań autostymulujących, które są im bardzo potrzebne do codziennego funkcjonowania i jakby pozwalają na uspokojenie się lub rozładowanie emocji. To chodzi o te na przykład różne tiki, różne drgawki, tak? O te rzeczy? No, chodzi na przykład o trzepotanie rękoma na wysokości oczu, bardzo charakterystyczne dla osób spektrum, ale to może być też kręcenie się wokół własnych osi, to może być też echolalia na przykład, czyli powtarzanie jakichś słów po kimś. I jakby jeżeli osobom neuroróżnorodnym to jakby coś daje, to znaczy dzięki temu one lepiej się odnajdują, funkcjonują lepiej i przynosi im to jakby, znaczy rozładowuje to w nich jakieś napięcie, no to ja nie widzę problemu w tym, żeby one w taki sposób się zachowywały, dopóki jakby to nie jest jakby dla nich i dla nas niebezpieczne, no to jak najbardziej. Tymczasem właśnie bardzo często te stimy są wyśmiewane, te osoby są oduczane, krępuje im się ręce, żeby nie trzepotały rękoma, albo jakby wyśmiewa się ich pasję, co jest też jakby zjawiskiem no, koszmarnym i karygodnym wręcz, czy bardzo intensywne takie fascynacje, często bardzo wąskimi dziedzinami wiedzy, na które osoby neuroróżnorodne potrafią mówić godzinami i które pochłaniają ich bez reszty tego stopnia, że czasami, kiedy na przykład siadają przed komputerem lub czytają na temat, który je interesują, zapominają o tym,
żeby coś zjeść, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, tylko trwają w tym zachwycie i w tej jakby hiperkoncentracji nad tym tematem swojej fascynacji. W momencie, kiedy jakby każąc je, odbieramy ich możliwość realizacji swoich pasji, no to jakby pozbawiamy je z jednej strony poczucia bezpieczeństwa, co jest fundamentalne dla każdego z nas, również osób neurotypowych, ale też jakby pozbawiamy ich radości życia. No wyobraźmy sobie, że ktoś, że mamy zakaz wykonywania czynności, czy robienia tego, czy zajmowania się, interesowania się tym, co kochamy najbardziej. No to jest straszne przecież. A to się permanentnie odbywa w jakby wobec osób w spektrum autyzmu. Czy mamy zakaz jakby swoich naturalnych odruchów? To jest ważne, bo na przykład osoby neurotypowe też mają STEAM. Mhm. Siedząc na jakiejś konferencji, ktoś się rozładowuje swoje napięcie, kręcąc nogą pod stołem, czy rysując coś w zeszycie, czy jakby stukając nogą po cichu. I to jest jakby, to jest zachowanie jak najbardziej naturalne. No tak, tylko u osób nieneurotypowych po prostu jest to bardziej, nie wiem, uwydatnione często, tak? I też taka jedna rzecz mi się przypomniała a propos tej... Tak, ale to jest ważną funkcją, jest jedną z ich fundamentalnych potrzeb, mhm. które powinniśmy respektować. Oczywiście, mi się jeszcze przypomniało a propos tych pasji, też tam było to podkreślone w książce, że pozwolenie, znaczy nie, to jest złe słowo, że to, że te osoby mogą realizować te swoje pasje, to jest też bardzo ważne po prostu dla ich rozwoju. Tak, taka bardzo bazowa rzecz przecież, prawda? Tak. No tutaj ja jakby historii mogę przytaczać bardzo wiele od pani Joanny, która jest profesorką, filolożką, orientalistką i lingwistką kognitywną. Trudno nawet wymówić te specjalizacje. Potrafi cytować z pamięci wersy Bhagavad Gita, indyjskiej księgi, która w pewnym momencie swojego życia jakby przeczytała zaczęła czytać tę księgę i jakby wtedy jako 16-latki ona ją wprawiła w jakiś stan uniesienia, doprowadziła do tego, że ona wybrała jakby swoją drogę naukową. Z drugiej strony mamy Damiana, który jest mężczyzną młodym w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną, który bardzo mało mówi, to znaczy praktycznie nie mówi, ale śpiewa na scenie i dzięki temu, że śpiewa, jakby śpiew jest też jakby dla niego sposobem komunikacji, kontaktu z ludźmi, samorozwoju, bo jakby i niezwykle bardzo silnie kocha muzykę. I co ciekawe, ta miłość do muzyki sprawiła, że on pokonał też swoje bariery sensoryczne, to znaczy on nie znosił hałasu. Po jakimś czasie zaczął chodzić na koncert, bardzo jakby cieszy się, jakby całym cieszy się całym sobą na tych koncertach. Wybiega czasami na scenę, żegna się z instrumentami muzycznymi, kłania się widowni. Też jako wokalista, jako artysta bardzo się rozwinął. Kiedyś nie mówił, śpiewał tyłem do sceny, gdzieś znikał z mikroportem, z mikrofonem nagle i ludzie, widownia słyszała tylko jego śpiew, a teraz jest już takim, można powiedzieć, wygą estradowym. Mhm. Przedstawia, mówi, jaką piosenkę zaśpiewa, dryguje publicznością, później się kłania, więc to jest niesamowite, jaką przemianę właśnie dzięki swojej pasji przeszedł ten chłopak. Ale także o tym pozytywnych aspektach pasji mówi Maciej Spektrum, samorzecznik, który pasjonuje się komunikacją miejską. Dzięki tej
jego pasji, jakby on się rozwinął, to znaczy wyrobił w sobie umiejętności interpersonalne, bo jakby działa w klubie miłośników komunikacji miejskiej w Warszawie, czasami jeździ jako konduktor w takich specjalnych czasami jeździ jako konduktor w specjalnymi autobusami turystycznymi, czy kursującymi z okazji Dnia Dziecka, czy z okazji Dnia Świadomości Autyzmu. Więc te pasje są dla osób neuroróżnorodnych bardzo często oknami na świat, dzięki którym się rozwijają, dzięki którym jakby żyją pełnią życia, dzięki którym w przeszłości mogą znaleźć swoje zatrudnienie. Znaczy, wszystkie specjalistki, które wypowiadają się w mojej książce, osoby neuroróżnorodne, jakby dla nich spektrum autyzmu jest pasją. Pasją, w której się rozwijają, ale w której też jakby pomagają innym osobom neuroróżnorodnym które stały się też ich zawodem, którą się dzielą jakby z innymi. Gdzieś czytałem, pan się na ten temat wypowiadał, że książka powstawała 2 lata. Jakie, nie wiem, wyzwania były największe dla pana podczas nawet nie tyle pisania, co w ogóle zbierania materiałów jakby do tej książki, tak? Ja widziałem też u pana post, że pan jakby, nie pamiętam jakich słów dokładnie pan użył, ale że jakby ta historia, ta książka się pisała w trakcie, tak? Że ona nie było z góry założone, co w niej będzie, tylko to bohaterowie, których pan opisuje, których historię pan przytacza, jakby pozwalały tej książce się pisać. I wyobrażam sobie, że no, jako że tak jak powiedzieliśmy, jest to w dalszym ciągu dosyć trudny temat, o którym się mówi coraz więcej na szczęście, ale czasami mam wrażenie, że wciąż za mało, to miał pan jakieś obawy w ogóle podejmując się pracy nad tą książką? Szczerze mówiąc nie. I ja nie miałem żadnych trudności pisząc tę książkę, ponieważ znałem specyfikę osób spektrum autyzmu i na przykład z niektórymi z nich nie spotykałem się bezpośrednio, bo dla nich takie spotkanie jest jakby niekomfortowe, tylko komunikowałem się poprzez komunikatory, pisałem z nimi albo z Izą, która właśnie, o której wcześniej rozmawialiśmy, która czuje kolory emocji, dźwięków i różnych osób, która jest jakby też fascynującą postacią, podobnie jak inni bohaterowie. Jakby komunikowałem się poprzez Skype'a, ponieważ ona jakby, ponieważ ma agorafobię, nie wychodzi z domu jakby, nie spotyka się też z ludźmi, nie rozmawia przez telefon, bo jest osobą, która ma mutyzm wybiórczy, czyli w niekomfortowych dla siebie sytuacjach przestaje mówić. A taką niekomfortową dla niej sytuacją jest rozmowa przez telefon, kiedy nie widzi swojej rozmówczyni lub rozmówcy. No, rozmawialiśmy po prostu przez Skype'a i wszystko było bardzo fajne. A na przykład z Edytą, która jakby jest jedną z klubowiczek ośrodka między innymi, komunikowałem się pisząc. Co ciekawe, ten ośrodek jest niedaleko mnie. Siedziałem obok Edyty. Edyta woli pisać niż rozmawiać, więc ja jej pisałem na kartce swoje pytania, a ona mi odpisywała na drugiej kartce odpowiedzi na te pytania i jakby to było dla mnie jak najbardziej w porządku, jak najbardziej normalne i jakby wiedziałem, że takie ma potrzeby, więc dla mnie nie było żadnym problemem, żeby się dostosować, chociaż nie to żadne wyrzeczenie. Jeśli chce się jakby porozmawiać z inną osobą, a wie się, że ta osoba może mieć jakieś trudności, no to jakby to po mojej stronie jest to, żeby jak najbardziej ułatwić tę komunikację. I dla mnie to była czysta przyjemność. No właśnie, ja staram się o tym wszystkim myśleć bardziej od w większości pozytywnych stron i wydaje mi się, że w ogóle taki proces właśnie, jaki pan przeszedł podczas nawet nie tyle pisania, właśnie zbierania tych wszystkich materiałów, tych rozmów, w jakiejkolwiek formie by te rozmowy się nie odbywały,
to była chyba swego rodzaju jakaś taka bardzo ciekawa przygoda. Ja nie traktuję tego jako przygodę, ponieważ ja jakby mam kontakt z osobami neuroróżnorodnymi na co dzień. Mhm. Znaczy, może to jest przygoda, bo to jest kontakt z innymi fascynującymi ludźmi po prostu, ale dla mnie to jest jakby czymś normalnym. Więc tutaj mnie raczej nic nie zaskoczyło, poza tym, no, że to są osoby, bardzo ciekawe osoby, osobowości, z którymi rozmawiałem. Bardzo też ciekawe jest to, że możemy mówić o ciekawych osobowościach także w odniesieniu do osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, na przykład Maciej z ośrodka między innymi jest osobą, która nie mówi, ale się świetnie komunikuje gestem, jak wydawanie dźwięków, postawą swoją czy spojrzeniem. I to jest bardzo, jakby bardzo, bardzo czytelne, ta jego komunikacja jest, a jest też osobą niezwykle charyzmatyczną, to znaczy taką, która pełnia swoją osobowością przestrzeń, gdy wchodzi do pokoju. I można w ten sposób też postrzegać osoby takie, które wydawałoby się, że nie mówią, więc nie mają nic do powiedzenia, albo że są osobami z niepełnosprawnością intelektualną, więc trudno się z nimi skomunikować. Tymczasem tutaj Maciej jest fantastyczną osobą, która po prostu okazuje i swoje emocje, swoją postawę, pokazuje, czego potrzebuje, pokazuje, co go drażni u innych osób. Więc to jest też fascynujące, bo jakby osoby, tak jak mówiliśmy już wcześniej, osoby neuroróżnorodne są bardzo różne. Jest takie powiedzenie, że znając jedną osobę w spektrum autyzmu, znasz jedną osobę w spektrum autyzmu, mhm. To znaczy na jej podstawie nie możesz sobie wyrobić opinii na temat tego, że osoby neuroróżnorodne wszystkie mają takie albo takie cechy. Bo wśród nich jest na przykład Damian, śpiewający chłopak z niepełnosprawnością intelektualną, jest profesor Joanna Jurewicz, która została zdiagnozowana, co ciekawe, w wieku 59 lat. Mhm. To też świadczy o tym, jakby jej historia też pokazuje, jak trudno jej było żyć, dopóki ona nie otrzymała tej diagnozy i jak diagnoza jak była dla niej wyzwalająca w wieku tych niemal 60 lat. I podobnie mówią osoby, w mojej książce wypowiadają się, które otrzymały diagnozę w swoim dorosłym życiu, bo cały czas jakby funkcjonowały z piętnem tej dziwnej, nie rozumiały samych siebie, nie wiedziały, skąd się biorą ich trudności w relacjach z innymi osobami, dlaczego są, jakby dlaczego nie potrafią nawiązać i podtrzymać kontaktu, dlaczego na przykład trudno im randkować i tak dalej, i tak dalej. I ta diagnoza i następnie poznawanie specyfiki spektrum autyzmu jakby było dla nich takim zjawiskiem uwalniającym, wręcz formującym i pozwalającym zrozumieć swoją tożsamość lepiej, zrozumieć te wszystkie lata i te wszystkie zjawiska, które przez czasami, nie wiem, 20, 30, 40, a w przypadku profesora Jurewicz 60 lat były dla nich jakieś trudne do zrozumienia czy bardzo bolesne. No ja właśnie o tym często słyszę, jeśli chodzi o osoby nieneurotypowe, czy to chodzi o spektrum autyzmu, czy na przykład osoby, u których zdiagnozowano w dorosłym życiu ADHD, że te diagnozy są właśnie, tak jak pan mówi, takie wyzwalające, że potrafią ułatwić zrozumienie pewnych rzeczy, które się z tymi osobami działy, tak? To jest bardzo takie... Nie wiem, ja to mówię z własnej perspektywy, ja też chciałem się na chwilę jeszcze odnieść do tego, co mówiłem o tej przygodzie. Ja też to powiedziałem jakby tak, jak ja to widziałem, ponieważ ja na co dzień
nie mam styczności z osobami neuroróżnorodnymi. Jeżeli takie znam, to o tym nie wiem. Więc to tak. Ale dla mnie takie historie właśnie, kiedy te osoby mówią, że tak, kiedy ja otrzymałem już oficjalnie tą diagnozę, to po prostu tak jakby no, wszystko się stawało trochę jakby bardziej zrozumiałe, takie pełniejsze. I to jest dla mnie taka pokrzepiająca myśl, że taka rzecz potrafi tym ludziom tyle, może nie wiem jak bardzo, ale przynajmniej coś już ułatwić w tym codziennym funkcjonowaniu. To prawda. Dzięki temu też one mogą dostosować jakby swoje funkcjonowanie do swoich możliwości i nie wymagać od siebie rzeczy niemożliwych do zrealizowania, często jakby uwalniają swoje autystyczne cechy, pozwalają sobie na bycie bardziej naturalnymi i to jest niezwykle ważne. Czy mogą dzięki temu też zadbać o swoje potrzeby sensoryczne, znam, czy zakładać na przykład słuchawki, kiedy wychodzą na miasto, czy dopasować oświetlenie w swoim domu, bólu, bo czasami trudne doświadczenia sensoryczne są źródłem bólu dla osób z spektrum autyzmu. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, nawet. Czy jakby jakieś smaki, konsystencje, światło, dźwięk, ale też rozmowa niekiedy, kiedy są przybodźcowane, czy bycie w towarzystwie zbyt wielu osób naraz są dla nich przytłaczające po prostu. I znając, wiedząc to, one mogą sobie jakby tak układać świat, żeby nie narażać się na coś, co sprawia, że są przepoćcowane, że może ich dotknąć wypalenie autystyczne czy inne zjawisko, czy meltdown, czyli taki jakby wybuch, kiedy one już nie są w stanie wytrzymać tego wszystkiego, co się dzieje wokół siebie i wybuchają, krzyczą, czasami uderzają, czy mogą sobie uderzać się w głowę, czy robić sobie jakąś skrzywdę, bo to jest dla nich jakby sposób na odreagowanie, ale wiedząc o tym, że coś może ich przebodźcować, no wprowadzają taką higienę, żeby nie doprowadzić do takich stanów. Mhm. A co pana zdaniem moglibyśmy my, jako osoby neurotypowe, mówię w perspektywie jakiejś, bo to nie jest oczywiście do zrobienia z dnia na dzień, zrobić, by osobom neuroróżnorodnym żyło się pośród nas lepiej? Na pewno komunikować się w bardzo zrozumiały dla nich sposób. To znaczy no, dawać czy mówić w sposób bardzo jednoznaczny i dla nich zrozumiały. Bo czasami one nie, czasami nie czują jakby, że coś mówimy między wierszami, albo na przykład, że dajemy coś do zrozumienia, coś gestem, mimiką, czy wyrazem twarzy i dla nich to jest nieczytelne. Jeden z moich przyjaciół bardzo często mi zadaje pytanie, czy jestem zły wtedy, kiedy jestem zmęczony po prostu, bo Znaczy on jest na tyle wyedukowany, że jak potrafi zapytać i na tyle samoświadomy, że potrafi pytać, jakie są moje emocje, ale niektóre osoby w spektrum no mogłyby jakby błędnie interpretować moją mimikę, a niekiedy też osoby w spektrum wydaje się, że zachowują się w sposób nieadekwatny do sytuacji, to znaczy kiedy się stresują, na przykład się uśmiechają. To jest też jakby, no, znam takie osoby i wydaje nam się, że na przykład, że rozmawiamy, rozmawiamy z nimi, mówimy o jakichś rzeczach, które absolutnie nie kojarzą nam się z uśmiechem na twarzy i jeżeli byśmy nie znali tej specyfiki, myślelibyśmy, że one z nas kpią. Mhm.
czy myślę, że to jest jakby też ważne dawanie zrozumienia, ale najważniejsze jest to, żebyśmy spróbowali wczuć się w ich potrzeby, ale jeżeli to możliwe, komunikować się z nimi w sposób dla nich zrozumiały i pytać o ich potrzeby, jeżeli one są w stanie nam odpowiedzieć na różny sposób. Ja bym jeszcze dodał taką rzecz trochę bardziej szeroką, czyli żebyśmy edukowali siebie, jeśli chodzi o spektrum autyzmu, i próbowali całe to spektrum jakoś zrozumieć, przynajmniej postarać się, słuchali innych właśnie osób, które są w spektrum autyzmu, i przez to, że będziemy pozwalać im dochodzić do głosu, będziemy wykazywać zrozumienie, to dzięki temu te osoby też będą się, tak mi się wydaje przynajmniej, otwierać przed nami, bo tak jak pan mówił, dużo osób się maskuje. No i jeżeli taka osoba się maskuje, no to jak taki ja może wiedzieć, że ona jest w spektrum i wiedzieć, jak ja mam się zachowywać. Więc myślę, że jeżeli będziemy pokazywać, że my jesteśmy z tym okej, że oni są różni, to będziemy im dawać sygnały, że oni mogą to pokazywać. I dzięki temu ten dialog między nami chyba będzie po prostu lepszy i będzie się nam po prostu funkcjonować ze sobą lepiej, a przede wszystkim tamtym osobom, tak? To prawda, bardzo fajnie pan to powiedział, ale też warto jest, żebyśmy jakby zdawali sobie sprawę też, że osoby w spektrum autyzmu często mają trudność w wyrażaniu swoich potrzeb i pragnień, i jakby no my możemy, jakby nie kosztuje nas czasami to jakby wiele wysiłku, żeby spróbować jakby przyglądając się im jakby wyczuwać, co nam mówią między wierszami, ale też ważne jest to, żebyśmy w osobach w spektrum autyzmu, także tych z niepełnosprawnością intelektualną, ale nie tylko generalnie, żebyśmy dostrzegali bardzo dobre cechy, bo one mają mnóstwo takich swoich mocnych stron, które się przydają też na przykład w życiu zawodowym. Ja w swojej książce przytaczam różnego rodzaju badania, ale też to pokazuję jakby na podstawie życia bohaterów czy osób, z którymi, które opisuję. Na przykład osoba, która ma skłonność do porządku i układania przedmiotów, ma potrzebę układania przedmiotów jakby według określonego porządku, no on może doskonale się realizować w pracy, układając towary na półkach sklepowych. Opisuję taki przykład, gdzie jedna z osób chyba w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii dostawała nawet nagrody od swoich pracodawców w jakimś konkursie. Właśnie była najlepsza. Czy nauczyciel spektrum autyzmu doskonale się odnajdywał w zajęciach, w takich rutynowych zajęciach, które były bardzo męczące do jego neurotypowych kolegów, a które jakby sprawiały mu wielką frajdę i dawały mu poczucie bezpieczeństwa, jakby czy korektor, który ze względu na swoją niezwykłą skrupulatność i umiejętność wychwytywania szczegółów był znacznie lepszy od innych pracowników neurotypowych, więc te autystyczne pasje też pozwalają na niezwykły rozwój, ale są też, jakby myślę, że dźwigną rozwoju cywilizacyjnego, bo wiele naukowczyń, naukowców jest osobami w spektrum autyzmu, które no, gdzieś mają swój wkład w rozwój nauki, czy w Dolinie Krzemowej, czy w innych rozmaitych dziedzinach wiedzy. Czy nawet w historii nauki było po prostu wiele takich osób, które bardzo się przyczyniły do tego, że nastąpił pewien skok cywilizacyjny, więc myślę, że po prostu... Tak, chociaż nie do końca, znaczy wielu osobom przypisuje się cechy autystyczne, ale
czy one na pewno były osobami w spektrum, były osobami różnorodnymi, tego na pewno nigdy się nie dowiemy. To znaczy, te cechy się przypisuje Michałowi Aniołowi, Albertowi Einsteinowi i wielu, wielu innym niezwykłym naukowcom, artystom i wielkim umysłom. Ale tak naprawdę dla mnie to jest takie trochę gadanie, bo jakby możemy mówić o osobach, o których wiemy, że są osobami spektrum. Jasne. Autyzmu, i wśród nich są bardzo, są niezwykłe osoby, niezależnie zresztą od tego, czy one są naukowcami, czy są osobami potrzebującymi większego wsparcia z niepełnosprawnością intelektualną, są tak samo ważne i tak samo wspaniałe, jak wszystkie pozostałe, jak my wszyscy po prostu. Możemy się różnić, ale wszyscy jesteśmy tacy sami, tak samo wartościowi. A jakby wsłuchując się w to, co chcą nam powiedzieć, pokazać osoby w spektrum autyzmu, na pewno możemy stać się bogaci. Mhm. To na pewno. Ja bym chciał też tak trochę może zaapelować, żeby jakkolwiek by to nie zabrzmiało, żeby się tych ludzi nie bać, bo my jako ogólnie jako społeczeństwo często boimy się tego, czego nie znamy, albo tego, czego nie rozumiemy. I właśnie między innymi pana książka i te historie przytoczone w niej pokazują, że faktycznie to są ludzie, koniec końców to są tacy sami ludzie jak my. I są różni, owszem, ale to w żaden sposób nie jest ich wada. To różnorodność... Różni przecież. Właśnie, różnorodność wszelaka jest zawsze zaletą, bo dzięki temu jesteśmy bogaci w różne rzeczy, więc to jest jak najbardziej plus i też to właśnie, co pan mówi, że to tak naprawdę ostatecznie nie ma różnicy, czy ktoś na przykład jest niepełnosprawny intelektualnie, czy nie. To wcale nie znaczy, że jest gorszy. W dalszym ciągu po prostu wpisuje się w jakąś inność i to tyle. No to na tym polega jakby nasze bogactwo, że możemy czerpać nawzajem od siebie. Dobrze, panie Jacku. Ja bym chyba chciał już zakończyć, bo wiem, że moglibyśmy sobie porozmawiać jeszcze długo, ale z racji tego, że książka dopiero miała swoją premierę, to bardziej chciałem, żebyśmy tą rozmową zachęcili innych do tego, żeby ją przeczytali, ponieważ możemy sobie rozmawiać o tym wszystkim, ale i tak najlepiej oddać głos po prostu tym osobom, o którym mówiliśmy. Ja bym tylko chciał jeszcze przytoczyć pana słowa ze wstępu, które bardzo fajnie mi w głowie rezonowały i bardzo mi się spodobały. Nie jestem psychologiem ani psychiatrą, terapeutą czy innym specjalistą. Jestem zwyczajnym facetem rozmawiającym z ludźmi i opisującym ich historię. Książka, którą z nieśmiałością i pokorą oddaję w wasze ręce, nie jest poradnikiem, przewodnikiem czy źródłem akademickiej wiedzy o autyzmie. Powstała z chęci oddania głosu osobom neuroróżnorodnym. Uważam, że ja jako czytelnik, że się to panu znakomicie udało i po raz kolejny już bardzo panu dziękuję za książkę, którą pan napisał, ponieważ ja uwielbiam to, jak pan pisze. Pisze pan z niewyobrażalną dla mnie empatią, zrozumieniem i po prostu, tak jak później gdzieś pan tam usuwał, że napisał, że słucha, nie ocenia i usuwa się w cień i oddaje po prostu głos tym osobom, o których pan pisze, czy w tej, czy w poprzednich książkach. Znakomicie się to panu udaje i myślę, że po prostu z czystym sumieniem będę polecać każdą pana książkę, a w tym momencie właśnie Wszystko nam bardziej, która dopiero co się ukazała, więc apeluję do wszystkich, żeby czytali, bo myślę, że każdy z nas może mieć w jakimś swoim kręgu, otoczeniu osoby, które są neuroróżnorodne, tylko po prostu niekoniecznie o tym wiemy, a ta książka może pozwolić nam lepiej te osoby zrozumieć i po prostu sprawić, żeby żyło nam się wszystkim lepiej. Bardzo dziękuję. Jeśli pan pozwoli, to ja może wymienię wszystkich bohaterów mojej książki. Oczywiście, proszę bardzo. Dobra, to chyba jest za długie jednak. jeżeli pan mi napisze, to ja z chęcią umieszczę podziękowania dla tych osób w opisie odcinka. Jasne. Więc chociaż tak wszystkim podziękujemy. A ja dziękuję po prostu panu za to, że pan tą książkę napisał i z chęcią ze mną porozmawiał.
I powtórzę się jeszcze raz, czytajcie książkę, bo naprawdę to jest bardzo dobry jej przekaz, bardzo dobra wiedza, która jest po prostu przekazana przez historię osób, które są w spektrum autyzmu. Na pewno znajdziecie i w księgarniach internetowych, i w wersji papierowej, i w e-booku, i wkrótce ukaże się także audiobook. Także dla każdego coś miłego. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, a was wszystkich zapraszam już do kolejnego odcinka i do usłyszenia. Zanim skończymy, zapraszam cię jeszcze do kolejnego odcinka. Moją gościnią będzie Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna zajmująca się przede wszystkim kwestiami sztucznej inteligencji, algorytmów i Chin. Jak możesz się domyślać, właśnie te tematy będziemy poruszać w naszej rozmowie. Do usłyszenia.